Pamiętasz ostatnie lato nad morzem? Pamiętasz tego młodego oficera marynarki, który siedział przy stoliku z dwoma innymi wojskowymi? Nic nie pamiętasz? Cóż, pierwszy raz zobaczyłam go tamtego ranka w recepcji. Szedł do windy razem z chłopcem hotelowym. Obrzucił mnie spojrzeniem przez mgnienie oka. Nic więcej. A ja nie mogłam się nawet ruszyć. Tamtego popołudnia Helena poszła z koleżanką do kina, a my się kochaliśmy i snuliśmy plany na przyszłość i rozmawialiśmy o Helenie, ale ani przez chwilę on nie opuścił moich myśli. Myślałam sobie, że gdyby pragnął mnie, choćby tylko na jedną noc, gotowa byłabym wyrzec się wszystkiego. Ciebie, Heleny, całej cholernej przyszłości. Wszystkiego! I dziwiło mnie jednocześnie to, że moja miłość do ciebie była jednocześnie czuła i smutna. Tamtej nocy prawie nie spałam, a rano budziłam się w panice. Nie wiem, czy dlatego, że bałam się, że już wyjechał, czy że wciąż tam jest. Ale podczas kolacji zrozumiałam, że już